Woli zaczynać. Ja chciałem powitać wszystkich bardzo serdecznie w imieniu członków Koła Naukowego Działań Gaśniczych na pierwszym w tym roku akademickim seminarium. Podtrzymujemy tradycję z ubiegłego roku i oczywiście nie zwalniamy, będziemy kontynuować. Jest nam niezmiernie miło, że tak wiele osób odpowiedziało na nasze zaproszenie dzisiaj. Jest tutaj z nami, frekwencja jest zdecydowanie wysoka. Dzisiaj naszym prelegentem będzie pan kapitan Marek Rozemski, który jest dowódcą zmiany na jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 3 w Warszawie. Opowie nam dzisiaj o samodoskonaleniu, o przywództwie oraz o tym, jak my, czyli podchorążowie, jesteśmy widziani oczami zawodowców. Zapraszamy. Witam państwa serdecznie. Dziękuję za oklaski. Mam nadzieję, że po zakończeniu również jakieś mi się trafią, czyli nie uśniecie do tej pory. Tak jak zostałem zapowiedziany, nazywam się Marek Wrozemski, jestem dowódcą zmiany na JRG 3 w Warszawie. Pełnię już służbę tam od 6 lat, 6 rok właściwie mija. I cóż mogę państwu powiedzieć? No, dzisiejszy temat seminarium, jak widzicie, talent to nie wszystko. O samodoskonaleniu słów kilka. Podchorążowie oczami zawodowców. Przywództwo w warunkach bojowych. To są tematy, którymi poniekąd się zajmuję od jakiegoś czasu i piszę artykuły w Przeglądzie Pożarniczym. Stąd też koledzy z Koła Naukowego mnie znaleźli i zaprosili tutaj do państwa. Te tematy, które chciałem się poruszyć, przede wszystkim opieram na swoim doświadczeniu. Tak? Nie wyczytałem tego z jakichś mądrych książek. Trochę oczywiście miałem swoich nauczycieli, miałem swoich mentorów. Tutaj również panie Macieju, jak najbardziej należy się panu ukłon. To, co chcę mówić, to będzie wynikało z praktyki, także mam nadzieję, że będziecie państwo mogli sobie coś z tego wziąć. Dzielimy na trzy części to seminarium, także w kwestii praktycznej około 40 minut myślę, że każdy zajmie. Między tymi częściami bym chciał przerwę 10-minutową, bo ta przerwa przyda się zarówno państwu, jak i mi. Co chciałbym jeszcze powiedzieć, to jest to, że to, co do dzisiaj mówił, to jest moje zdanie. Jeżeli państwo się z nim zgadzają, to fajnie. Jeśli nie, jak najbardziej skorzystajcie to z tego, co państwu będzie pasować. To nie jest jedyna słuszna droga, którą będę dzisiaj mówił. Zacznijmy od talentu. Z czym się państwu kojarzy talent? Talent, taka moneta starożytna. Mówi się często, że ktoś ma talent. Mówi się, że ktoś jest uzdolniony, że ktoś potrafi jakieś niesamowite rzeczy. Na pewno nawet wśród nas moglibyście wskazać kilka utalentowanych osób, prawda? Jakich utalentowanych ludzi znamy na świecie? Messi, myślę, że nie muszę przedstawiać. Lewandowski, Marcin Gortat, koszykarz. Ronaldo po meczu z Legią ostatnim. Usain Bolt, najszybszy człowiek na świecie. Lance Armstrong, znany kolarz i wielokrotny mistrz świata. Kiedy patrzycie państwo po tych osobach, na pewno widać, że oni mieli talent, tak? Mieli coś niesamowitego, że osiągnęli sukces. My również możemy ten sukces osiągnąć. Każdy z nas ma jakąś mocną stronę. Talent to jest nic innego jak nasza mocna strona. Coś, co przychodzi nam z pewną łatwością. Coś, co lubimy. Coś, co po prostu jest taką naszą szczególną cechą. Każdy z nas ma słabe i mocne strony. Każdy z nas ma inne uzdolnienia i to jest dobre, bo dzięki temu potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy swoich uzdolnień i każdy z nas jest wyjątkowy i wartościowy. Pierwszym krokiem do rozwoju, naszego rozwoju, jest to, żeby poznać siebie. Zobaczyć właśnie te nasze dobre strony, te nasze słabsze strony, które wiemy dużo lepiej, bo ludzie nam wytykają czasami. To jest pierwszy krok do naszego rozwoju. Znam takiego kolegę mojego z podstawówki. Po wielu latach się spotkaliśmy. I dowiedziałam się, jak jakby jego historia, w jakim kierunku poszła od momentu, kiedy się rozstaliśmy, kiedy się
już nie spotykaliśmy po gimnazjum. Poszedł do technikum zawodowego. W podstawówce bardzo słabo sobie radził, dwójki, trójki, no taki średni uczeń. Natomiast w technikum czuł mu świetnie. Skupił się jedynie na tych zajęciach, które mu się podobały, które lubił, do których miał jakieś predyspozycje. Zawęził swój punkt widzenia, zawęził to, czym się zajmował. Skończył technikum, poszedł na Politechnikę Warszawską, na Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa. Bardzo ciężki kierunek. I tam, wyobraźcie sobie, że zdobywał stypendia, szkołę kończył z wyróżnieniem, a jako taka nagroda na sam koniec, dostał pracę w firmie, która właśnie zajmuje się projektowaniem silników odrzutowych w samolotach. Ja nie byłem jakimś specjalnie leserem w szkole, ale taki silnik to ja mogę co najwyżej spalić. Natomiast jemu się udało. To było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że pokazało mi, że nikt z nas nie jest stracony. Nikogo nie można przekreślić. Każdy ma obdarowania jakieś. I tylko kwestia jest tego, żeby znaleźć tą rzecz. Skupić się na niej i ją rozwijać. Jego droga mogła pójść trochę inaczej. Mógł spróbować, nie wiem, dziennikarstwa, mógł spróbować jakiejś innej rzeczy i byłoby zupełnie inaczej. Co by było, gdyby Ronaldo w pewnym momencie swojego życia stwierdził, że ta piłka idzie mu za lekko? Może rzuca się na tenis albo szachy. Może miałby jakieś sukcesy, ale nie byłoby to samo, co teraz. Nie wszyscy osiągają sukces. Nie każdemu się to udaje. Więc co sprawia, że część ludzi osiąga sukces, część to ten talent rozwija, część nie? Wyobraźmy sobie, że mamy nauczyciela fizyki. Bardzo mądrego człowieka, mnóstwo wiedzy, teorii, wykresów w głowie. Natomiast nie jest w stanie tej wiedzy przekazać studentom. Studenci śpią na zajęciach, nie potrafią po prostu, nie potrafi ich ani pobudzić, ani jakoś rozpalić do tej nauki. Ewidentnie brakuje mu zdolności jakiejś, prawda? Ma talent dydaktyczny, ma talent naukowy, ma talent, którym jest pracownikiem naukowym i świetnie się rozwija, natomiast brakuje mu umiejętności dydaktycznych. Magazyn Forbes oszacował, że połowa sportowców w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu kariery bardzo szybko stają się bankrutami. Magazyn Independent stwierdził, że 48% zawodowców, którzy grają w futbol amerykański, po 2 latach są już bankrutami. Dlaczego? Całe swoje życie inwestują w talent. Inwestują w to, żeby być najlepszymi graczami, najlepszymi sportowcami, ale zapominają o innych rzeczach. Efekt jest taki, że nie inwestują, nie rozwijają się dalej i kończą jako bankruci. Lance Armstrong, którego pokazałem na zdjęciu wcześniej, może się wydawać dla Państwa dziwne, że go tutaj zestawiłem z tymi gwiazdami. Dlaczego? Bo Lance Armstrong był zawodowym kolarzem. Wiele mistrzostw wygrywał, m.in. Tour de France. Miał w swoim życiu taką sytuację, że zachorował na nowotwór. I na jakiś czas musiał przerwać swoje sportowe zajmowania i zwalczył tego raka. Miał dużo charakteru, miał dużo siły, na tyle, żeby tego raka zwalczyć i założył fundację, która wspierała ludzi, którzy również chorowali na tą chorobę. Problem był taki, że kiedy się leczył, miał dostęp do różnych leków i miał możliwość, żeby skorzystać sobie trochę więcej niż przeciętny człowiek. Po iluś latach wszczęto dochodzenie wobec niego i ostatecznie przyznał się do tego, że stosował doping przez wiele lat. Stracił wszystkie tytuły, dostał dożywotni zakaz korzystania z tych zawodów wszystkich, dożywotni zakaz występowania w różnych turniejach, a ludzie zaczęli zrywać z rąk te opaski. Nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego.
Czegoś mu zabrakło. Miał talent, miał charakter, przewalczył raka. Nie każdemu się to udaje. Natomiast czegoś mu zabrakło, tak? Poległ w tym momencie na uczciwości, na fair play. Amy Winehouse, piosenkarka bardzo utalentowana, jazzowo-soulowa. Też niesamowita osoba. Duży talent muzyczny, głos bardzo nietuzinkowy. Sama pisała piosenki. Miała rzesze fanów, mnóstwo nagród, między innymi Brit Awards. Ale nie wytrzymała psychicznie. Sukces był zbyt duży dla niej. Miała problemy sercowe, miała problemy z ludźmi. Pojawiły się narkotyki, uzależnienia alkoholowe. Na koncerty zaczęła przychodzić pijana, nie była w stanie nic wyśpiewać. Miała nawet taką piosenkę, którą na pewno kojarzycie, Rehab. Ona śpiewała w niej, że chcą mnie zaciągnąć na odwyk, a ja im mówię nie, nie, nie. Efekt był taki, że w wieku 27 lat zabiła się na śmierć. Czegoś w jej życiu również zabrakło, mimo tego, że miała wspaniały talent, na pewno miała świetnego menadżera, ale czegoś w tym życiu zabrakło, jakiejś równowagi. W życiu jest wiele rzeczy, które są nam potrzebne, nie tylko talent. Wy tak jak tu siedzicie, jesteście studentami szkoły pożarniczej, jesteście strażakami bądź studentami cywilnymi, macie jakiś talent, ale to wam nie wystarcza, żeby osiągnąć pewien sukces w życiu. John Maxwell to jest taki mówca amerykański, bardzo popularny, na którego często się powołuje w swoich artykułach. Mówił, że możemy zestawić dwoje ludzi. Jedną osobę, która ma talent, a drugą osobę, która ma również talent, ale pracuje nad sobą. Rozwija się i ma coś więcej, tak? Dodaje coś do tego. On takie osoby nazywa.